Dzień dobry, witam, to rozmowa Piaseckiego, a moim zdaniem, moim gościem jest Grzegorz Schetyna, senator Grzegorz Schetyna. Dzień dobry, witam panie senatorze. Dzień dobry państwu. Czy to koniec hossy na GPW? O to pytamy również naszych widzów. Czy spadki na warszawskiej giełdzie kończą wielomiesięczne wzrosty? To jest pytanie, o które dziś pytamy państwa. Czekamy na odpowiedzi w komentarzach pod dzisiejszym postem na profilu Biznes24 na Facebooku. Czy to koniec hossy? To pytanie, które zadajemy dziś państwu. Nasi widzowie odpowiadają. To chyba trudno określić w tej chwili, jaki jest, co się stało z tym kanałem telewizji polskiej, który nadawał po angielsku. Zdaje się, że nie słyszymy się. Może ja poproszę reżyserkę tutaj o interwencję. Świetnie, słyszymy się. Już jest wszystko w porządku. Doskonale. To jeszcze raz dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu. Dziś w serii próbnej wyraźnie wygrał z Fobertem, tyle że jak mówiliśmy, jego wynik dawałby mu miejsce poza 30, gdyby patrzeć na wszystkie wyniki tej sesji treningowej. Ale myślę, że to, że ma słabszego rywala, może go psychicznie uspokajać, może troszkę skoczy luźniej i jest szansa na dobry wynik. No to popatrzmy, Paweł Wąsek. Niestety, nie wiem jak państwo, ale myśmy tego skoku nie widzieli. Może i lepiej. Może i lepiej. 108 metrów ledwie. Tutaj odłamane są prawo ewidentnie i dlatego przychodzę i strajkuję tutaj. Po to, żeby były polskie media wolne od właśnie takich rządów, jakich są teraz bezprawia. Szanowni państwo, jak myślicie, czy takie wsparcie dla legalnego prezesa telewizji publicznej oraz dziennikarzy dla wolności słowa jest dzisiaj ważne? Nie za bardzo słyszę tutaj, co się dzieje, bo tu tak teraz jest olbrzymi hałas i nie za bardzo zrozumiałem pytania. To jest wynik unijnej dyrektywy. Chodzi o to, by zmniejszyć wykorzystywanie właśnie tych wszystkich plastikowych jednorazówek. Za co zatem zapłacimy więcej? O tym Marzanna Zielińska. To nie była Marzanna Zielińska, ani to nie był materiał o większych pieniądzach za jednorazówki plastikowe. Podejście drugie, teraz do tego tematu. Od tego sezonu właśnie w skokach narciarskich zaczęła się tylko specjalizować. Ta była już kombinatorka norweska. 11 była w jednym z konkursów w Engelbergu. No tak, sądząc po czynnościach w wykonaniu tych kibiców i minie tej pani, coś mocniejszego musiało być w piersiówce, którą zaoferował jej kolega, ale takie są uroki oglądania skoków narciarskich na wolnym powietrzu.